No kto? Otwieram 39. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jeżeli ktoś, jeden z radnych, siedzi od samego początku istnienia tej rady i cały czas utrudnia prowadzenie tej rady, prowadząc różne rozmowy, zajmując się innymi rzeczami, kiedy zwracałem w różny sposób uwagę i na sesji, gdzie publicznie podaję, że przewodniczący jest nieobiektywny, gdyż nie dopuścił do zgłaszania wniosków, no to jest oszczerstwo. To jest oszczerstwo od mojej osoby. Proszę sprawdzić dokumenty, proszę sprawdzić protokoły. Dyskusja trwała aż do zakończenia. Wszyscy powiedzieli, że już dyskusji nie chcą. Zamknąłem dyskusję, ogłosiłem przerwę i po przerwie przystąpiliśmy do głosowania. Pan radny dopiero się obudził, chciał zgłaszać wnioski. No, proszę państwa. Panie radny, proszę poczytać regulamin, jaki nas obowiązuje. Wtedy, gdybym pana dopuścił do składania wniosków, ja popełniłbym wykroczenie. A teraz pan mi zadaje, że ja popełniłem. Nie popełniłem właśnie. Tylko pan przespałeś. Nie? Ale to jest mniejsze. Bardzo proszę. No to trzeba złożyć się tak, żeby nie słyszeć. Tak, żeby nie słyszeć. Po przeliczeniu głosów w liczbie. Liczba głosów ważnych 20. Za odwołaniem 11, przeciw odwołaniu 8, wstrzymał się 1. Stwierdza, że przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kazimierowicz zostaje odwołany. Panu radnym. Przekazuję prowadzenie lewica przewodniczącego. Tak, zostanie przedstawiony znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata. I wystarczy. A jak nie będzie tylko jedna odwaga. Nie, 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 do 9 wygrywa pan Robert Grybiński i zostaje przewodniczącym Rady Miejskiej.